Kuba, za tobą występ w meczu z GTK Gliwice. Jak oceniasz swoją grę, pojedynki z bardzo doświadczonym Szymonem Szewczykiem? Myślę, że w obronie na pewno mogłem zrobić więcej, nie popełnić fauli, które popełniłem w ten czas. W ataku wydaje mi się, że zagrałem odpowiednie zawody. I co, cieszę się z danej przez trenera szansy. Mam nadzieję, że będę ich dostawał coraz więcej, ponieważ czuję, że na treningach robię postępy i mam nadzieję, że te minuty będą się cały czas zwiększały. Kuba, w trakcie przygotowań do niedzielnego meczu z Kingiem Szczecin doszła do was wiadomość, że jednak nie zagracie w niedzielę, a chyba o tydzień później. To lepiej dla was? Będziecie mieli, spożytkujecie ten czas na dalsze przygotowania do tego meczu, czy chcielibyście grać zgodnie z planem? Są plusy i minusy tego, że ten mecz jest przełożony. No, my byliśmy przygotowani na to, że będziemy grali już w tą niedzielę, że w przyszłą niedzielę zaczną się już playoffy, ale sytuacja jest jaka jest i musimy zaakceptować to, co się dzieje. Ciągle zbierasz doświadczenie na parkietach Ekstraklasy. Jak to wygląda z twojej perspektywy w obecnym sezonie? Wiadomo, że każdy zawodnik chce z sezonu na sezon grać coraz więcej i otrzymywać ważniejsze role, tak żeby miał poczucie, że trener nie boi się go wpuścić na boisko. Tak samo mam nadzieję, że więcej takich okazji dostanę i mam nadzieję, że ostatni mecz pokazał, że można zaufać mojej osobie. Ten mecz z Kingiem Szczecin zadecyduje o miejscu w tabeli przed playoffami. Być może właśnie z Kingiem spotkacie się w ćwierćfinale. To rywal, który jakby wam pasuje, gra tego zespołu, czy jeszcze o tym w ogóle kompletnie nie myśleliście, jak ugryźć tego rywala w serii ćwierćfinałowej? Jeszcze o tym nie myśleliśmy, skupialiśmy się na tym, aby wygrać ten mecz i zapewnić sobie drugie miejsce, a to co będzie w playoffach, to już oddzielna bajka. Zaczęlibyśmy się przygotować do tej serii dopiero po zakończeniu sezonu regularnego. Mecz z GTK do łatwych nie należał, ale przed wami spotkanie z jeszcze bardziej wymagającym rywalem. Jak wyglądają przygotowania do meczu z Kingiem Szczecin? Przygotowujemy się do tego meczu tak samo jak do każdego meczu z innymi przeciwnikami. Niedawno dowiedzieliśmy się, że mecz został przeniesiony. To tylko daje nam więcej czasu, żeby się do tego meczu przygotować, pooddawać swoje rzuty, nauczyć się zagrywek i jak najlepiej podejść do tego meczu w pełni skoncentrowanym, żeby zająć jak najwyższe miejsce w tabeli. Przed kluczową fazą sezonu, czyli playoffami, obciążenia treningowe są nieco mniejsze, czy pod tym względem jest bez zmian? Wydaje mi się, że ciut mniejsze, ale dalej jest mocna intensywność na treningach i treningi dosyć nie za bardzo odbiegają od tego, co było do tej pory. Już niedługo pierwsze mecze fazy playoff. To czas, na który czeka każdy zawodnik. Mecze wyglądają nieco inaczej. Każda porażka czy zwycięstwo mają sporą wagę. Ciebie taka dodatkowa stawka motywuje, czy presja jednak nie pomaga? Oczywiście, że jest to pewnego rodzaju motywacja. Każdego zawodnika motywuje co innego, ale zdecydowanie wiadomo, że jest to pewnego rodzaju presja. Jest to pewnego rodzaju stres, ale myślę, że wyciągam z tego pozytywy, a nie ciągnie mnie to w dół. Jesteśmy prawie już na końcu sezonu zasadniczego Energia Basket Ligi. Jakie wskazałbyś największe niespodzianki tej fazy zasadniczej? Nie wiem, ludzie pewnie by powiedzieli, że nasze wysokie miejsce i dobry bilans, ale ja nie traktuję tego jako niespodziankę. Ciężko mi ocenić, no bo ja jestem od grania, nie od oceniania. Od tego są dziennikarze i ludzie, którzy się zajmują takimi ocenami, także nie odpowiem na to pytanie.